Siema wszystkim, Bartosz Kłania, pozdrowionka wszystkich widzów tam na kanale, kochani, a dzisiaj w szczególności pozdrowionka dla moich kuzynów Rafała i Mateusza Matyjasików. Trzymajcie się, mordeczki tam, kochane moje. Dopytywali się, co się dzieje, czemu filmów nie ma. No już prawie 2 miesiące minęły, jak ostatni film wpadł na kanał. No taki jakiś ostatnio zastój, no ale słuchajcie, jestem na minie, jak się tu znalazłem, no to zaraz pokrótce sobie zobaczycie na materiale. A tymczasem, no cóż, zapraszam na film. Ja mówiłem, że jeszcze wrześnie będą gorące. Paweł z Rafim spuścili wodę z basenów na działce. Ja zostawiłem, bo mówię, jeszcze się przyda. No i się przyda. I Rafcio wczoraj sobie pływał. No ale spokojnie o tym. Bardziej mi chodzi o to, że podczas jazdy też daje swoje. No ale poniedziałek serwisowy, proszę bardzo. Będzie zmieniana sprężareczka. O! Zobaczcie to cudo. Jest i sprężarusia. Także będzie aplikowana do auta. Ko, pozdrawiasz! Do kiedy samego kurwa idę do domu. O, to! No, także będzie ładnie sprężareczka wymieniona. Miejmy nadzieję, że to tylko będzie cały powód niedziałania klimatyzacji, bo niby wrzesień, ale daje niemiłosiernie. Tu jest taki ma postojowa, ale widać się, ją też by trzeba było chyba trochę dobić. Tyle nie wiem, kurde, słuchajcie, kto się zna, gdzie się tą cholerę dobija? Czyżby tu gdzieś? Gdzie się dobija w tej klimie czynnik? Bo tu jest przecież chyba czynnik, nie? Z tego co kojarzę. Ale tam od wewnątrz, jak ściągnąłem tą obudówkę, no to tam nie ma żadnych tych, wiecie, przewodów do podpięcia. No ale dobra, już tam mniejsza o większość, jak będzie już działała zwykła klima, no to już będzie 75% sukcesu. No, mówię, no ta postojowa tyle co dawała, no tyle, że te wentylatory, wiecie, dmuchały i ruszały powietrze, no i było troszkę chłodniej na postoju. No ale co z tego, jak z godzinę, 2 godziny pochodziło i no i baterie wyciskane, nie? Się wyłączała zaraz, bo low battery i koniec chłodzenia. No, na chwilę obecną jestem kuźwa już cały mokry, jest 8:30, tutaj w obornikach jestem, słuchajcie, i jest jakieś 27 już stopni, nie? No, wrzesień. Ja cały czas mówiłem wszystkim koło, że jeszcze wrzesień do pitoli będzie gorące jak sietka. No, a jaki będzie efekt? No to już wam później nagram. Hej. Prace trwają. Następuje zdjęcie osłony. Tutaj od... Nie wiem, jak to się tam fachowo nazywa. No ale teraz będzie... Co tam, Krystian? Będzie ułatwiony dostęp, co nie? No, a ja. No, także... Także Krystian działa. Ja pomagam, na przykład podałem przedłużkę do klucza. No, a jeszcze przy okazji może się uda, bo tu Krystian zdiagnozował no, luźny już drążek kierowniczy, wybity. Także może jeszcze się uda ten drążek wymienić. Drąg w sumie, ja bym rzekł. No ale czas pokaże. 22:30, prom ze Świnoujścia. No, także... Słuchajcie, sprężarka wymontowana i już mamy pewność, że to jest sprężarka. Zobaczcie, co się ze sprzęgłem stało. Jest, że tak powiem, stopione, rozpierwalone. No. A tutaj jeszcze jest taki dekielek. Ten dekielek też tutaj był? Ja pierdzie, no jak to miało chodzić? Sprzęgło spaliło. O, to. Za ostre starty były. No, także wiadomo, że sprężarka is dead. A przy okazji, słuchajcie, o właśnie, jedzie drąg kierowniczy i jeszcze będzie to wymienione. Idzie na swoje miejsce spoczynku. Z pół bańki na pewno najeździ, co? Krystian. Zobaczymy, nie? Próbuję. Dokładnie. Prace trwają, sprężarka już na miejscu. Ostatnie skręcenia. Jeszcze będzie zmiana paska. Pasek będzie nowy. No i jeszcze ten drąg kierowniczy. I będziemy wtedy nabijać klimę.
i testować. Tak więc tyle na chwilę obecną. Czekamy na dalszy rozwój sytuacji. Mówią, nie samą pracą człowiek żyje. Przerwa w wymianie sprężareczki. Przyszliśmy sobie na hot doga. Pozdro panowie. Dziękujemy. I będziemy spadać. O, to Krystian podłączył aparaturę. Także zaraz będzie procedura nabijania czynnika do klimatyzacji. O, w międzyczasie przyszedł nowy drągal kierowniczy. Tak to wygląda. Kieliszki? A nie, bo są dziurawe. Chyba, że zakleimy. No, płyny zimowe też do zabrania na bazę. No i co, drągal do wymiany. Stary już zdjęty, zdemontowany. O. No i teraz pozostało wprowadzić nowy na miejsce. Porównanie. Trzeba by wszystko gra. Będzie to samo, Krystian? Się okaże, nie? No. O, jest na miejscu. Zostało skręcić. Nie no, Krystian, fachura. Widzicie? Rejfen opony. I ciach. Krystian, gdzie uciekasz? Ten co najwięcej ogarnął. Chłopaki, dzięki wielkie. A jak uciekają, boją się kamery. Pozdrowienia tutaj dla firmy Rifen Opony. Ogarnięte, sprężareczka wymieniona. Kurde, także glancuś, cycuś. Można jechać. No. Na zewnątrz 30. O, jaka ulga. Ludzie, patrzcie, na chwilę wyszedłem. O, cały kuźwa mokry, nie? No ale spoko, jest ogarnięte, także teraz... A, tam widać, naczepka już czeka. I jedzie daleka. Jedzie do daleka. Dobra, zapinamy naczepę i kończymy ten dzisiejszy serwisowy poniedziałek. Ale najważniejsze, kuźwa, będzie się jechało w normalnych warunkach. A ja mówiłem, że we wrześniu jeszcze dopierdzieli 30 stopni. Proszę bardzo. O. I tak jeszcze na zwieńczenie poniedziałkowego dnia serwisowego będziemy sobie myli auto. O, tak, bo się trochę zakrochmaliło. W kamerze tak za bardzo nie widać, no ale jest usypiony, a zwłaszcza przód. W muchach. O, teraz widać. No. Także umyjemy i 22:30 dzisiaj. To jest 11 września. Pamiętna data, co nie? 11 września. 22:30 odpływam ze Świnoujścia. Tak więc i taki właśnie oto poklejony, zmontowany film z dnia dzisiejszego. No, mówię, jestem zadowolony, że powiem wam, ta klimatyzacja, no człowiek może, wiecie już, no marudzi i tak dalej, ale wiadomo, do dobrego łatwo się szybko można przyzwyczaić, a jak tego zabraknie, to dopiero człowiek docenia to, co stracił i to, co działa na okrągło, nie? Także doceniajcie swoją klimatyzację w samochodzie, nie? A jeżeli chcecie wiedzieć, co przechodziłem przez ostatnie 3 tygodnie w sumie, ja i Paweł, no to po prostu wyłączcie sobie klimę na parę kilometrów w takim słońcu i pojedźcie. Pojeździcie, tak bez klimy. Trzymajcie się ciepło. Bartek się kłaniał i do następnego. Hej! No i oczywiście, jak to wygląda? A wygląda bajecznie, pięknie. Pozdrawiam myjnie tutaj, panów z myjni w Kwilczu i serdecznie polecam, no kurde, błyszczy się, a lusy lśnią, jak nowe, pięknie, słoneczko się odbija. A, kurde, no teraz można jechać na Szwecję, co nie? I zobaczcie, muchy nie ma,
Czyścioch. Cały czyścioch. Macie porównanie. Pięknie. Super. No takie zwieńczenie, kurde, poniedziałku, to ja lubię. Tak więc jeszcze raz serdecznie wszystkich pozdrawiam. Kiedy następny film? Nie wiem. Może za tydzień, może za miesiąc, może za dwa. Zależy jak tam będzie mi się chciało. O, tak sobie na tle zrobimy ładnie, na fika. Tak więc to, ja teraz wcisnę do Świnoujścia. No i tak jak już Wam wspominałem, 22:30 mam prom do Isztat. Tak więc tyle ode mnie. Trzymajcie się ciepło. Bartek się kłaniał. Hej. Aha! Jak dojechałeś do końca, tutaj Cię mam. Jak dojechałeś do końca, daj znać, czy chcesz jakieś odcinki z działeczki. Chcesz zobaczyć, jakiego pomidora wyhodowałem? Dajcie znać w komentarzu. Jak dotrwałeś do końca? Elo. Baja. Tak więc zamykamy te drzwi.